Witajcie w kolejnej agrodniówce. W końcu agrodniówka jakaś. Słuchajcie, w końcu się zaczyna coś dziać. A z samego rana do ustawa. Komplecik cały, nowy opon zamówiony w Opmaxie. Mamy tutaj Alianse, Agriflexy. Przód jest 600x60 R30, tył 710x60 R42. Jedziemy na przekładkę. Opony zapakowane na przyczepę. Tak jak widać, ciśniemy nóżkiem na przekładkę. No, jadę w miejsce, gdzie jeszcze w sumie nie byłem, na przekładce. Mam tylko dogadane wszystko. Ten też jest opcja nagrania. I mam zgodę, więc sobie nagramy całą przekładkę. No i przyszła w końcu ta chwila, gdzie dostanie nowy papcie nóżek. No te Michałki, które ma na sobie, no za wiele tu bieżnika to już nie ma. Oczywiście to już tak wiadomo było przy zakupie, z tym się liczyliśmy. Także z tymi oponami no tak wiedziałem, że będę, gdzie trzeba je kupić. Czemu nie kupowałem od razu po zakupie? Bo to tak jak wam już mówiłem w filmie, on miał przejść jesień, zobaczyć co, czy coś tam niucha by bolało, czy nie. No przeszedł summa summarum wszystko fajnie. A na te prace co on miał jesienią do zrobienia, to i na tych co teraz jest dał sobie radę. Tam co jeden dzień był taki, co było wilgotno i się trochę ślizgał, tego poślizgu brał, ale generalnie robotę, którą miał zrobić, zrobił. No a teraz doczekał się nowych bucików na przyczepie. Słuchajcie, tak jak mówiłem, opony zamówione w Opmaxie. Generalnie miałem dużo ofert, dużo wycen. No brałem skąd tylko możliwe, te ceny porównywałem. Miałem, bo ogólnie tak, na przyczepie są Alianse, Agriflexy 372 Plus, jak się nie mylę. Jeszcze zobaczymy dokładnie na oponie, tak mi się wydaje, że takie mają to oznaczenie. Papcie z przodu 600x60 R30, tył 710x60 R42. Dość szerokie już opony, przyznacie chyba sami. Generalnie niuch fabrycznie wychodził na trochę mniejszych felgach i węższych. No ale no u nas jest na takich, więc nic nie zmieniamy, zostawiamy te felgi, więc i zostają te same rozmiary opon, te które były, te wrzucamy. Cena dość spora, jak za taki komplet, czy to BKT, czy to Alianse, bo BKT też miałem wycenę. No gdzieś tam trzeba te 30-30 parę tysięcy sobie liczyć brutto. No za Michałki czy za Continentale to już tam jest kwestia 40-50 ponad tysięcy. No słuchajcie, no nie, po prostu nie. No wszystko fajnie, może i markowo opony lepsze i tak dalej. Nie uśmiecha mi się wydać aż tyle na opony jeszcze w tych czasach, gdzie tak naprawdę ta przyszłość cała jest niepewna. Ceny są jakie są. Także słuchajcie, no padła tutaj decyzja na opcję, powiedzmy, że bardziej budżetową. Fajną też wycenę dostałem na BKT, bo nie powiem, że nie, bo jak za BKT to dostałem fajną cenę. Fajną cenę też dostałem na Wedersteina, bo nie powiem, że nie, też fajną dostałem cenę. Co tam jeszcze? Tianli się przewijało w ofertach. No generalnie padło na Alianse, a na firma jakby nie była już dość długo na rynku. Trochę tego chodzi. Opinie w miarę dobre, więc myślę, że będzie dobrze.
skrzynkę macie, to do jakiego rozmiaru obsługuje? No, wiadomo. To w sumie cała wysokość koła się liczy, nie? Michałki schodzą. Jadą, prawda. Ale ja się 6130 i tu 710 na 60. O, R42. Wszystko HF-o i to wzmacniane. Wracam, oponki stare załadowane na przyczepę i wracamy. Co tak z takich pierwszych odczuć? Słuchajcie, na pewno jest dużo bardziej miękko i nie rzuca go tak lewo-prawo. No tamte to już wiecie, no były też zjechane fest. Ciężko więc to tak porównywać, ale na pewno jest dużo bardziej miękko teraz. Tak się prezentuję, już przyjechałem.
Idę zaraz coś działać, poprzątać generalnie. Wieczorem też tam będziemy dalej działać. Przyjechałem, stare oponki na przyczepie. Ogólnie, jeżeli ktoś by był zainteresowany takimi, nie wiem, tam czy na łąki, no nieraz tam ludzie potrzebują, szukają takich gładkich, to tam za jakieś tam, wiadomo, śmieszno mądre pieniądze je sprzedam. Opony w żadnym miejscu nie klejone, nie popękane, nie poprzecinane, tak jak były założone, tak jak chyba pierwszy raz w ogóle zdejmowaliśmy, były zdejmowane w cel. Także opony tak zdrowe, tyle że łyse. Także komuś może gdzieś na łąki, no różnie mówię, nieraz tam jakieś mają ludzie potrzeby. Stare miałem od Deutscha, z przodu to też mi się udało sprzedać, także taka informacyjnie. Te buty, no już wrzucone teraz, mamy tutaj Alliance, tak jak mówiłem, dokładnie są to Agriflexy Plus 372. No są to już dość spore kapcie, nie można powiedzieć, że nie. Jest tego mięsa też tutaj w galancie. Dobra, nowe papcie. Zobaczymy, jak to będzie z biegiem czasu się używać. Na pewno dam wam znać, tym bardziej, że jest cały nowy komplet. No wcześniej to tylko, czy to w Niuchu tym małym, czy w Deutschu, tylko przednie opony wymienialiśmy, więc to też nigdy nie ma takiego przełożenia, powiedzmy, na odczucia aż takiego. No a tutaj cały komplet, więc no więc wam powiem, jak z uciągiem, na pewno z biegiem czasu, jak z wygodą. No na pewno dużo wygodniej jest na drodze względem tych starych, to na pewno. I tak się, tak, no lepiej się generalnie na nich jedzie. No ale wiadomo, nowe do starych to tak też nie można do końca porównywać. Zamówione w Opmaxie, no fajną tutaj wycenę dostałem, więc i też zamówienie zostało złożone właśnie na te Alliance. No generalnie jakby ktoś tam chciał właśnie takie rozmiary wymienić u siebie, no gdzieś te ponad 30 tysięcy trzeba szykować. Na takie bardziej budżetowe jak firmy, jeżeli tu nie mówimy o Michałkach na przykład. Więc tak to cenowo wygląda. No kwestia jeszcze właśnie, gdzie kto jaki tam rabacik dostanie. Misza już w miejscu wypoczynku, spoczynku. Będzie dalej czekał już sobie teraz do wiosny. Oponki siedzą. Nie no, powiem wam, fajnie to się teraz prezentuje, naprawdę zyskowy ciągnik. Pół roku z tymi oponami. Tak czy inaczej, jeżeli wy szukacie opon, to zapraszam do kontaktu z firmą Opmax, czy to na stronę internetową, czy kontakt telefoniczny. Słuchajcie, sam jestem przykładem, że tych wycen różnorakich brałem, szukałem mnóstwo. No i tutaj padło właśnie na wybór firmy Opmax, także zapraszam, zawsze każdy może zadzwonić, indywidualnie dogadać, jakie oponki potrzebne. Wszystko kwestia, jak to mówią, dogadania. Tyle w temacie już oponowym, żebym się dalej za robótkę. O! Tak, to jeszcze kabina. Na filmie nie była rozdodoszona. A to wszystko, słuchajcie, za sprawą nawiewu, wentylatorów. Jak wam mówiłem, jakoś w trakcie sezonu, że słabo dmuchało, że jeden wentylator ten nie chodził, bo filtr powietrza kabinowy był czysty, więc było wiadomo, że ten nie chodzi. A teraz na jesieni, już pod sam koniec, praktycznie na siewy owsa, te grudniowe, przestał koło całkowicie wiać. Ten też niby wysiadł. Co się, słuchajcie, okazało, od tego tutaj, bo już tutaj przełożyliśmy, zajrzeliśmy, w sensie to złożyliśmy z powrotem, ale tu zajrzeliśmy, to tutaj wypięła się wtyczka i tutaj też się wypięła wtyczka, bo nie dolegała do końca. Teraz jak rozebraliśmy i tak właśnie ta wtyczka nie bardzo, wpięliśmy do końca, podpięliśmy panel, chodzi, dmucha. Co prawda ten już widać, że też jest w takiej słabej kondycji, bo coś tam, o, piska.
Także mamy inny silniczek, nowy, także się to wrzuci nowy, żeby też był spokój, dobrze się wciska teraz kostki, wcześniej to nam przykładał jeden majster. No gdzieś widać, że one nie były dopięte, że pod wpływem wibracji tego wszystkiego się wypięły. W każdym razie jest teraz czas zimą to porobić. Ten już chodzi na tip top, tego się teraz zrobimy, trochę się tu poodkurza. No i składamy, będzie luz. Ogólnie tak to wygląda, co prawda ten nam się silniczek rozszedł przy wyciąganiu na dwa elementy. Ale podobno pasuje tutaj od Seicento. I od czego tam jeszcze pisali? Fiata Punto, Grand Punto. No, Grand Punto, coś takiego. No jak patrzyłem po necie, no to niby wizualnie silniczek to samo. Nie mówimy o tym, o plastikowym elemencie, tylko sam silniczek. I tu wtyczka w teorii, przynajmniej na zdjęciach, wszystko jest to samo. Jest sporo tańszy niż oryginał, bo oryginał Dualica, no to jest tam bodajże 600 parę złotych netto. A tego od Seicento 200 coś chyba. Także różnica spora. Złożone, fotel na miejscu, wszystko. Guma dywanu nie kładę jeszcze, ale fake.